Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski i zapraszam do obejrzenia ławy prasowej w telewizji W Punkt. Moimi Państwa gośćmi są redaktor Agnieszka Wołkłaniewska z tygodnika Nie oraz redaktor Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Pani redaktor, od pewnego czasu obserwujemy coraz większe napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej, coraz większą aktywność rosyjskich wojsk również na Białorusi. Nie mówię tu tylko o wspólnych ćwiczeniach, które się mniej więcej teraz zaczynają mniej więcej chyba około 10 lutego. Równolegle obserwujemy ofensywę dyplomatyczną szeroko pojętego Zachodu, natomiast część komentatorów, w tym Ukraina, czuje się lekko osamotniona. Chociażby po słowach Joe Bidena, który podczas środowej konferencji prasowej dokonał rozróżnienia między inwazją a małym wtargnięciem Rosji na teren Ukrainy. Dla wielu to było nic innego jak zielone światło dla Putina. Jak pani redaktor to skomentuje? Czy to, że Joe Biden od czasu do czasu mówi coś, czego nie powinien, to wszyscy wiemy i to nie jest to efekt jego wieku, bo zawsze tak miał. Natomiast znaczy, ja w ogóle, pytanie, kto obserwuje to napięcie, bo obserwuje głównie, to cała zadyma się zrobiła, ponieważ wywiad amerykański powiedział, że według jego danych Rosja szykuje się do najazdu na Ukrainę. Wywiad amerykański jest bardzo wiarygodną instytucją od znalezienia broni masowego rażenia w Iraku. Naprawdę, to znaczy ja pytam wszystkich, którzy głoszą tą myśl, po jaką cholerę, z całym szacunkiem, Putin miałby atakować Ukrainę? Zarówno chociażby do zaznaczenia swoich wpływów. Ale on ma wpływy naprawdę. Ma Krym, ma Donbas, ma Ługańsk. Wiadomo, że wiemy z Osetii, wiemy w przypadku Abchazji, że takie zbuntowane republiki pod opieką Rosji. Ale mamy też Ukrainę, która jednak przyjęła ten wektor zachodni. Nie, ale ja mówię o tym, że takie zbuntowane republiki, które odłączają się od swojego kraju i przyklejają do Rosji, trwają tam, Rosja ich nie próbuje, tak powiem, włączać do swojego terytorium. Ja uważam, że ta cała panika jest kompletnie niepotrzebna. To znaczy, nie widzę kompletnie żadnego zagrożenia. Co więcej, też poza politycznym, to też przecież mówią, i to mówią osoby, które się znają na wojskowości, że gdyby Putin chciał rzeczywiście pozbyć Ukrainę, to zgromadziłby siły 4 do 5 razy większe niż siły ukraińskie, bo tego wymaga Blitzkrieg. Mówi to na przykład generał Skrzypczak. A te siły Putina, które on gromadzi w zachodniej części swojego kraju, tak? No w jakim stylu to gromadzi? To są bardzo nowoczesne jednostki, to jest 100 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, bardzo dobrze wyposażonych. To są siły porównywalne z armią ukraińską. Wartość bojowa może być jednak wyższa niż armii ukraińskiej, która nie jest jednak zbyt rozwinięta. To prawda, tylko teraz już chyba jest, ja nie wiem, ja się o tym nie znam, ale z tego, co rozumiem, tego, co słyszę, to w tej chwili armia ukraińska, która już jednak ma za sobą parę lat frontowych doświadczeń, jest zupełnie inna niż była te parę lat temu. Poza tym, no jakby po co Putinowi okupować duży kraj? Rosja jest największy kraj na świecie. Naprawdę nie ma potrzeby posiadania nowego terenu. Po co Putinowi okupować duży kraj pełen wrogiej, agresywnej i uzbrojonej ludności? Nikt mi nie potrafi odpowiedzieć logicznie na to pytanie, ponieważ Putin naprawdę nie jest wariatem. Jest bardzo przewidywalnym, bardzo cynicznym politykiem, który robi rzeczy, które są w interesie Rosji. On naprawdę nie mógł odpuścić bazy na Krymie. I rzeczywiście, ja byłam na Ukrainie jako obserwator wyborów, kiedy Poroszenko kandydował. Tam rzeczywiście był bardzo silny antyrosyjski nastrój. I rzeczywiście rozumiem, że to, że Rosja wsparła separatystów, było dość naturalnym postępowaniem do tego kraju. Wsparła czy inspirowała to? Ja myślę, że wsparła, szczerze mówiąc. Znaczy myślę, że niewątpliwie oni wiedzieli, że mogą liczyć na Rosję, bo gdyby nie, to by tego nie zrobili. Natomiast i skorzystali z okazji. Natomiast kompletnie nie widzę żadnego powodu, dla którego Putin miałby w tej chwili wkraczać na Ukrainę, niszcząc sobie jakiekolwiek stosunki z Zachodem, które, powiedzmy sobie szczerze, wbrew polskim i bałkańskim nadziejom się poprawiają. To znaczy zarówno Niemcy mają interesy. Z Niemcami są wręcz dobre, albo bardzo dobre zaczynają się Zachodnia stawać. Europa chce rozmawiać z Rosją. Ameryka się próbuje dogadać z Rosją. Ale słuchajcie, ja naprawdę uważam, że fakt, że żyjemy w kraju, w którym nastąpiła taki konsensus co do tego, że w interesie bezpieczeństwa Polski są jak najgorsze stosunki z sąsiadem, który jest atomowym mocarstwem, to jest jakieś zbiorowe szaleństwo.
po prostu. Dziękuję bardzo. I to samo mam pytanie do pana redaktora. Czy Ukraina się czuje osamotniona? Jeśli tak, to czy słusznie? I czy faktycznie realne jest według pana redaktora, realne jest według konfliktu zbrojnego? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ostatnie poczynania, to Ukraina nie musi się czuć osamotniona, no bo jednak zarówno politycznie wsparcie otrzymała, ale także militarnie, no chociażby samoloty bojowe z bronią przeciwpancerną, tą obronną, przyleciały z Wielkiej Brytanii z ominięciem niemieckiej strefy powietrznej. Co jest znamienne, oczywiście tam było dyplomatyczne dementi z obu stron, że Wielka Brytania nie apelowała o udostępnienie tej przestrzeni. Tam to było takie dementi, żeby dementi nie było. No czasami jest też takie dementi, które jest potwierdzenie pewnej hipotezy, którą stawiamy. Bo Niemcy oczywiście mówiły z kolei, że one nie blokowały, no ale jednak z jakichś powodów ta przestrzeń została ominięta. Ja się mogę o tyle tutaj zgodzić z panią redaktor, że być może wcale Putin nie przyszedł do tej wojny, tylko on po prostu chce osiągnąć inne swoje cele, szantażując świat zachodni, także szantażując Stany Zjednoczone, czy w ogóle kraje też naszej części świata. No, to są pewne deklaracje polityczne, które być może płyną także, albo zapewnienia, co prawda słyszymy z ust prezydenta Bidena, że tutaj retoryka jest bardzo stanowcza, ale ja pewności takiej nie mam. Niektóre spotkania się odbywają w sposób utajniony, czy właściwie większość tych spotkań. No, pojawiały się takie sugestie po tej serii spotkań, że to jest jakaś kolejna jałta, że może właśnie Ukraina zostanie sprzedana. Pan redaktor też zauważył, że Ukraina jednak przynajmniej deklaratywnie wybiera ten wektor zachodni. Mówi o Unii Europejskiej, ale mówi także o NATO. No, z kolei Putin tutaj akurat się nie zgodzę. Nie uważam, że on jest tak do końca przewidywalnym politykiem. Potrafi poświęcać swoich obywateli za na przykład cenę wybuchu wojny w Czeczenii, o czym wiemy. No w ogóle jest cynicznym politykiem, ale jest także moim zdaniem nieprzewidywalnym politykiem. A jeżeli on uważa rozpad Związku Sowieckiego za największą porażkę geopolityczną, czy największą tragedię geopolityczną XX wieku, no to odbudowa tego Związku Sowieckiego, neo-Związku Sowieckiego jest na pewno jego marzenie. No to są politycy, którzy są owładnięci też manią wielkości, właśnie manią takiego rządzenia jak największą częścią świata i to, że Rosja jest największym państwem, jemu może wcale nie wystarczyć. On chciałby przecież, on składał takie deklaracje, żeby w ogóle NATO się wycofało na pozycję z 97 roku. To zauważmy, że to jest przed wejściem Polski do NATO, więc to są niebezpieczne deklaracje. Nie mam pewności oczywiście i też mogę się tutaj zgodzić z tym, że Putin wcale do tej wojny może nie przejść, ale jednak pręży muskuły i chce osiągnąć inne cele, także pewnie geopolityczne. Co do Niemiec jest obawa, znaczy moim zdaniem obawa co do Niemiec jest taka, że formalnie członek NATO właściwie stoi w kontrze do polityki realizowanej przez Sojusz Północnoatlantycki. I to jest niebezpieczne. Jeszcze zostawiając z boku braku udostępnienia przestrzeni powietrznej dla brytyjskich transportów na Ukrainę, szefowa MSZ, pani Baerbock, Niemiec, sprzeciwiła się dostarczaniu jakiejkolwiek broni defensywnej na Ukrainę, mimo tego, że Niemcy sprzedają swoją broń wielu krajom, chociażby Algierii, to nie tylko broń defensywną. Do tego Niemcy też wyrażają się całkiem jasno, jeśli chodzi o brak twardych, silnych sankcji na Rosję, szczególnie dotyczących Nord Stream 2. To jest oczywisty interes Niemiec. Czy faktycznie Niemcom bardziej zależy na dobrych relacjach z Rosją i na Nord Stream 2 niż na niepodległości Ukrainy i suwerenności? Przepraszam, powiem coś, ale oczywiście, że tak. Znaczy, ja kompletnie nie rozumiem, jaki Niemcy mieliby mieć interes w składaniu współpracy z Rosją na ołtarzu Ukrainy. Znaczy, Ukraina Niemców w ogóle nie obchodzi. Nie ma żadnego powodu geopolitycznie, żeby się obchodziła. Powiedzmy sobie szczerze, to znaczy nie zachowujmy się jak dzieci. Ja też wracając do pytania, bo mnie zapędziłam się trochę o osamotnienie. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście tak trochę jest, ponieważ to, co mówi prezydent Biden, i to nie metodą tych lapsusów, tylko to, co mówi poważnie, kiedy mówił o bardzo twardych sankcjach gospodarczych na Rosję, jakby wyraźnie powiedział, że nie będzie interwencji militarnej NATO. Znaczy ta jego groźba pod adresem Rosji była w istocie rzeczy uspokajająca. Tak? To znaczy powiedział, że nie, nie zaangażuje się militarnie NATO. Ja podejrzewam, że istnieje taki niepokój w Stanach, czy też może w ogóle w NATO, że prezydent Zełenski może powtórzyć numer prezydenta Saakaszwilego, który doszedł do wniosku, że jak on napadnie na Osetię, to NATO mu pomoże. No i się skończyło tak, jak się skończyło. I rzeczywiście, że to nie jest tak, że to Zachód się boi, że Rosja wywoła prowokację, która
Znaczy, Ukraina taki, spróbuje znaczy, odbić Donbas? Tylko, że Ukraina jakby sprowokuje Rosję do... No a wtedy już rzeczywiście Putin nie będzie miał wyjścia, będzie musiał dojechać do Kijowa, bo jeżeli coś takiego nastąpi. Więc moim zdaniem to był przekaz głównie adresowany do Żeleńskiego. Te rzekome groźby w stosunku do Putina. I znaczy ja szczerze mówiąc nie wierzę w wojnę. Tak? Nie wierzę w wojnę, nie widzę powodu, dla którego ta wojna miałaby się zacząć i nikt by na niej nie zyskał kompletnie. I takie psychologizowanie, że Putin jest wariatem, bo to mniej więcej... Ja powiedziałem, że jest nieprzewidywalny. Nieprzewidywalnym megalomanem. Nie odniosłam wrażenia. Znaczy po pierwsze, ja wiem, że cały Zachód uznał, że on zatruł Skripala, że on wysadził budynki, że coś tam... Ale powiedzmy, że to jest powszechna opinia, natomiast na to nie ma rzeczywiście żadnych dowodów, nikt ich nie przedstawił. Można się do tego wspierać. Ja nie mam zdania, bo nie wiem. Nie wiem, brak mi danych i uważam wszystkim nam brak danych. No ale mamy oskarżenie, które popłynęło chociażby z ust Litwinienki tuż przed śmiercią. No, to jest jednak bardzo poważne oskarżenie człowieka, który o Putinie wiedział bardzo dużo i wiedział też, jak działa rosyjskie służby specjalne. Ja szczerze mówiąc nie uważam, żeby Putin musiał wysadzać własnych obywateli, żeby wkroczyć do Czeczenii. Byłam w Czeczenii, to jest rzeczywiście to, co on tam zrobił, było niezwykle skuteczne i absolutnie nieludzkie. Znaczy on zrównał kraj z ziemią, potem go odbudował od nowa. Naprawdę więcej jest w Warszawie śladów po wojnie niż w Groznym w tej chwili. I ja nie sądzę, żeby on potrzebował takiego pretekstu, szczerze mówiąc. Znaczy to mnie nie przekonuje, ale jak mówię, racjonalnie, ponieważ brakuje mi wiedzy. To jest wyłącznie moja dedukcja. A patrząc na to, co się dzieje w Europie Wschodniej, w Ukrainie, na granicy ukraińskiej w Ukrainie i w Białorusi, czy z perspektywy Polski mamy się czego obawiać? Od mniej więcej tygodnia, dwóch białoruskie niebo przy polskiej granicy nie patrolują już tylko białoruskie myśliwce, ale również rosyjskie. Destabilizacja Ukrainy, nawet jeśli nie będzie inwazji, to Ukraina i tak się destabilizuje politycznie. Czy to jest w naszym interesie? Czy jednak może jakieś zagrożenie dla Polski z tego punktu? My moim zdaniem nie możemy być tak do końca spokojni, no bo ten kryzys migracyjny wywołany tutaj właśnie na naszej granicy z Białorusią był też świadomym działaniem zbiru, czyli Związku Białorusi i Rosji. Też tego politycy właściwie rosyjscy nie ukrywali. Właściwie też popłynęło takie, są takie sygnały płynące z tych niepodległościowych dziennikarzy białoruskich, że po prostu na Polsce dokonano aktu zemsty za to, że wspiera właśnie niepodległościowe tendencje, że wspiera organizacje, także związki zawodowe białoruskie, bo to czyni na przykład Solidarność. Więc no jest to oczywiście zagrożenie. Można powiedzieć, że taką stanowczą postawą, pewną konsekwencją udało się doprowadzić do pewnej deeskalacji, no ale to też nie jest tak, że te próby nie są wznawiane. No pewnie wiadomo, że im więcej polityk ma takich asów w rękawie albo na tych szachownicach, przecież to jest kilka szachownic, na których się porusza też Władimir Putin, może szachować na przykład świat zachodni czy Joe Bidena, no to tym lepiej, prawda? Może zaszachować tutaj na Ukrainie, może jeżeli chodzi o Polskę, też pewne karty pewnie przedstawić i osiągnąć swoje cele. Natomiast wracając jeszcze do Niemiec, rzeczywiście postawa Niemiec jest niepokojąca. I faktycznie no, to właśnie Rosja zawsze może na te Niemcy liczyć. Tutaj akurat znowu zgoda, że faktycznie w interesie takim niemieckim, co zresztą też geopolitycy przyznają, jest prowadzenie dalej relacji gospodarczych. I czasami ta polityka zagraniczna Niemiec jest podporządkowana celom gospodarczym. Tak się właściwie dzieje od dziesięcioleci. To bardzo często o tym mówi profesor Bogdan Musiał, znawca tych stosunków i niemiecko-rosyjskich, i polsko-niemieckich, że Polska bruździ, Polska przeszkadza, no, torpeduje właśnie, ma zastrzeżenia do Nord Stream 2. A niemieccy przedsiębiorcy nawet w czasie wojny się palili do kontaktów i omijali różnego rodzaju sankcje, bo te sankcje też można omijać. To nie jest jakiś wspaniały mit, że można tymi sankcjami załatwić. Jeżeli niemieccy przedsiębiorcy będą się do tego parli, to i tak to pewnie zrealizują. I zawsze to było tak, że Niemcy mają pieniądze, a Rosja ma tą tablicę Mendelejewa na tym właśnie ogromnym swoim terytorium. No i zawsze była taka operacja, że my wam damy technologię, wy nam dostarczycie surowców, dogadamy się i wszyscy będą zadowoleni. Strategia win-win. I to w tych relacjach niemiecko-rosyjskich wciąż moim zdaniem obowiązuje. A czy zgodzi się jeszcze pani redaktor z taką tezą, że po ubiegłorocznych protestach na Białorusi pozycja Łukaszenki jest generalnie słabnie, wpływy na Białorusi rosyjskie oczywiście były, ale są coraz większe i de facto Białoruś staje się rosyjską kolonią, już niezależnie od wszystkich stowarzyszeniowych umów? Że tego nie wiem tak do końca, ponieważ nie byłam na Białorusi, nie znam Białorusi. Natomiast tego, co słyszę i rozumiem, to może być wręcz przeciwnie. To znaczy pozycja Łukaszenki
właśnie została wzmocniona przez te protesty, które są przez ludzi, którzy po prostu, to jest bardzo podobne do poparcia dla PiS-u w Polsce. Stracił jakikolwiek dialog z Zachodem, jest tylko skazany na Putina obecnie. Ale ja mówię o opozycji Łukaszenki wśród własnych obywateli. Po prostu obywatelom Białorusi, przeciętnym obywatelom Białorusi, którzy sobie pracują, zarabiają na życie, żyje się dużo lepiej niż w krajach Zachodu, ponieważ tam jest mnóstwo, tam jest gospodarka centralnie sterowana, regulowane ceny prądu, gazu, żywności i tak dalej. To jest po prostu kraj, w którym człowiek nie odczuwa potrzeby wolności, jest mu dobrze. I teraz moim zdaniem to jest dość podobna sytuacja do poparcia dla PiS-u w Polsce. To znaczy, ludzie głosują portfelem. I jakby ta grupa wielkomiejskiej inteligencji białoruskiej, która walczy o wolność pod tego rzeczywiście ponurego satrapy, jest wyalienowana z tego zwykłego społeczeństwa, które w ogóle ma to w nosie. Po prostu chce mieć spokojny w miarę dostatnie życie. A do tego jeszcze oczywiście Łukaszenka bardzo skutecznie przekonuje, że to jest prowokacja Zachodu, to wszystko, co się dzieje. Więc ja oczywiście, że Łukaszenka jest uzależniony od Putina, ale zawsze był od niego w jakimś stopniu uzależniony. Natomiast nie jestem pewna, czy ta cała sytuacja osłabiła pozycję Łukaszenki wobec własnego społeczeństwa, czy wręcz przeciwnie. No to nie do końca bym się zgodził z tym obrazem Białorusi, bo to tak, ja rozumiem, że to stabilizacja taka porównywalna do tej, co była w PRL-u, tylko że to było to powiedzenie, że czy się stoi, czy się leży, 500 zł się należy, ale też pamiętajmy, że no to polskie społeczeństwo jeszcze w okresie PRL-u było podobnie jak białoruskie, takie zgnojone. No owszem, no taka stabilizacja, ale na poziomie malucha i ewentualnie jakiegoś wyżebranego w jakiejś spółdzielni komunistycznej małego mieszkanka, na które trzeba było czekać, albo się kupowało za twardą walutę, czyli za jakieś dolary, które być może kuzyn z Ameryki podesłał, albo ktoś z rodziny zarobił. No to tego typu mniej więcej mamy stabilizację na Białorusi. No wydaje mi się, że z aktualną sytuacją w Polsce to jest mało porównywalne. Natomiast wydaje mi się też, że właśnie w Polsce... Białorusi chętnie emigrują do Polski. Ale widzimy też, że w Polsce w ogóle przemiany zaczęły się oczywiście też z przyczyn socjalnych. Te kolejne protesty to jest oczywiście na szerszą dyskusję. I niewykluczone, że jednak Białorusi nie tylko jakby z potrzeby wolności takiej rozumianej obywatelsko czy politycznie, ale upomną się także o te kwestie socjalne. Być może to będzie stanowiło takie potężniejsze zarzewie kiedyś w przyszłości do zmian w tym kraju. Mam taką uwagę, że Białorusini są w innej sytuacji niż Polacy byli w 80 roku, bo Polacy w 80 roku mieli romantyczne wyobrażenie kapitalizmu. Pełne sklepy i wolność słowa. Białorusini wiedzą, co się dzieje stało w innych krajach poradzieckich, które poszły drogą kapitalizmu. Być może tak. I tym akcentem zakończymy pierwszą część ławy prasowej. Dziękuję bardzo.